Drugi list do Tesaloniczan, rozdział pierwszy. Paweł Sylwan i Tymoteusz, do Kościoła Tesaloniczan w Bogu naszym Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie, łaska Wam i pokój od Boga naszego Ojca i od Pana Jezusa Chrystusa. Bracia, powinniśmy zawsze dziękować za Was Bogu. Jest to słuszne, gdyż Wasza wiara ogromnie wzrasta a wzajemna miłość pomnaża się u każdego z Was. My sami pośród innych kościołów Bożych jesteśmy dumni z powodu Waszej wytrwałości i wiary, jaką okazujecie znosząc wszelkie prześladowania i utrapienia. Jest to dowód, że zbliża się sprawiedliwy sąd Boga. Sąd ten wykaże, czy jesteście godni Królestwa Bożego, za które cierpicie. Bóg sprawiedliwie odpłaci utrapieniem tym, którzy Wam zadali utrapienie, natomiast Wam cierpiącym, a także nam, przyniesie ulgę, gdy Pan Jezus z nieba objawi się w otoczeniu aniołów Jego mocy. On płomieniem ognia będzie karać tych, którzy nie poznali Boga i nie są posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa. Zostaną oni ukarani wieczną zagładą, pozbawieni oglądania Boga i blasku jego potęgi. W tym dniu Pan przyjdzie, aby zostać uwielbionym przez swoich świętych i być podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli. Wy właśnie przyjęliście z wiarą nasze świadectwo. Dlatego zawsze modlimy się za was, aby nasz Bóg uczynił was godnymi powołania. Aby z mocą spełnił każde dobre pragnienie i doprowadził do końca dzieło wiary. W ten sposób będzie uwielbione imię naszego Pana Jezusa w Was, a Wy w Nim, dzięki łasce naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Koniec taka ciekawa rzecz, mam takie skojarzenie. Myślę, że warto je wziąć na modlitwę. To nie jest żadne jednoznaczne określenie i tak dalej, tylko chodzi mi o pewnego rodzaju skojarzenie. Zobaczcie, mówi tu Paweł, że kiedy nastąpi ten dzień Pana, niej, i przyjdzie Pan Jezus, który będzie karał, który tych, którzy, no właśnie, nie uwierzyli w Niego, którzy odrzucili Go i tak dalej, że będzie i będzie karał ogniem. Zobaczcie, Pan Jezus jakieś takie słowa powiedział, nie, że przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jak bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. Wiemy, że kiedy Pan Jezus to mówił, to nie mówił oczywiście o tym, że bardzo pragnie zniszczyć różnych ludzi na świecie, nie? No nie. Kiedy mówił o tym ogniu, to mówił o ogniu Ducha Świętego, mówił o ogniu, który ten świat będzie przemieniał, który wypali to, co złe, to prawda, nie tych, którzy są źli, tylko to, co złe w człowieku wypali, ale to jest ogień, który, no właśnie, to jest ogień Jego miłości. A może tutaj też chodzi o ten ogień. Nie wiem, co to znaczy. Ale dla mnie, kiedy słyszę, że Jezus będzie ogniem tych ludzi traktował. To wierzę, że ciągle chodzi o jego miłość. Nie wiem, co to znaczy, nie wiem, jakie są skutki tego. Nie wiem, nie potrafię tego zrozumieć, na czym to polega. Ale wierzę, że wszystko, co on robi, nawet kiedy karze, to karze ogniem miłości, a to jest zupełnie inne karanie niż my myślimy. Koni nie wolno nam myśleć według tych naszych kategorii, bo my wiemy, co to jest kara i tak dalej. Nie. W sercu Bożym kara jest ogniem jego miłości. Co to do końca znaczy kurczę? Nie wiem, to jest jakaś tajemnica. Ja bardziej niż jednoznacznych odpowiedzi, to pragnę siedzieć przy ogniu. Pragnę siedzieć przy takiej modlitwie i pragnieniu Panie Jezu, niech Twój ogień we mnie płonie. Nawet jeżeli to będzie bolesne. Poproście dzisiaj o taki ogień.